Witajcie. W tym materiale skupimy się na historii grupy Piaseczyńskiej, która na początku lat 2000 blisko współpracowała z gangiem mutantów, znanym z dwóch strzelanin, w których zginęli policjanci. W marcu 2002 roku w Parolach i rok później w Magdalence. Zachęcamy też do zasubskrybowania kanału Podejrzani i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Polecamy odsłuchanie historii grupy Piaseczyńskiej jako podcastu na platformach Spotify oraz iTunes. Półświatek nie znosi próżni. Dlatego po rozbiciu na przełomie wieków dwóch najsilniejszych w kraju podwarszawskich grup przestępczych, Pruszkowskiej i Wołomińskiej, do głosu stopniowo zaczęli dochodzić inni. W dużej mierze byli to ludzie mający wcześniej zatargi z prawem, należący do gangów, które w takim czy innym stopniu musiały uznawać zwierzchność Pruszkowa czy Wołomina. Oczywiście już pod koniec lat 90. tacy gangsterzy popełniali poważne przestępstwa. Nie bez powodu jednak, to po 2000 roku coraz głośniej mówiło się choćby o grupie Mokotowskiej, Żoliborskiej, gangu mutantów, czy w końcu o grupie Piaseczyńskiej. Swoją drogą, te dwie ostatnie były często mylone, jako że po pierwsze ściśle ze sobą współpracowały, a po drugie mutanci wywodzili się z Piastowa, zaś drugi gang z Piaseczna. Z historią grupy mutantów możecie zapoznać się w jednym z naszych wcześniejszych materiałów. Co tyczy się zaś grupy Piaseczyńskiej, na jej szczyt wędrował niejaki Marek K., pseudonim Muł. Posłużył mu do tego spryt, który zresztą pozwolił mu przetrwać do dziś, choć wiele osób wokół niego zginęło. Wyrazem jego sprytu była sytuacja z początku 2000 roku z Rzeszowa, kiedy to obiecał rodzinie aresztowanego pasera związanego z grupą markowską jego uwolnienie. Spotkał się z bliskimi zatrzymanego, przedstawiając się jako prokurator. Ubrany był w drogi garnitur, a przy sobie miał specjalnie spreparowane akta prokuratorskie. Swobodnie posługiwał się profesjonalnym prawniczym językiem. Zasugerował wtedy, że wyjście na wolność pasera będzie wymagało poniesienia sporych kosztów i skorzystania z układów. Wyłudził w ten sposób 120 tysięcy złotych. Rodzina myślała, że to łapówka. Tymczasem Muł, kiedy zorientował się, że trafił na zamożnych ludzi, niewiele później zaplanował napad na ich dom. W ten sposób gang wzbogacił się o kolejne 90 tysięcy złotych. Innym razem Muł zorganizował zasadzkę na policjantów, bo wziął ich za członków konkurencyjnego gangu. Na szczęście w tym przypadku wydarzenia nie potoczyły się tak tragicznie, jak w podobnej sytuacji z udziałem gangu mutantów, gdzie w marcu 2002 roku w Parolach przestępcy zastrzelili policjanta. W latach 2001-2003 Marek K. bez większych problemów utrzymywał się na powierzchni, choć był to okres najpoważniejszych walk o wpływy w Warszawie i okolicach. Wydawało się wręcz, że to on rozdaje karty i przejmuje wpływy. Podejrzewano go wówczas o zlecenie kilku zabójstw. Mowa m.in. o egzekucji z czerwca 2001 roku w siłowni w Piasecznie. To wtedy zginął Robert R., pseudonim Plastek, brat ówczesnego bossa grupy Piaseczyńskiej, którą miał nieco wcześniej powołać do życia razem z bratem Ryszardem jako podgrupę działającego jeszcze gangu Pruszkowskiego. Jak głosi legenda, Ryszard i Robert, tworząc swoją strukturę, zasłynęli z tego, że w 2000 roku zamknęli na kłódkę lokalny komisariat, aby na kilka godzin wyłączyć policjantów z działania i bez przeszkód spotkać się w mieście ze swoimi żołnierzami. Ryszard R. wpadł dopiero w 2011 roku podczas akcji wymierzonej w gang Pruszkowski. Jego podgrupa Piaseczyńska miała czerpać korzyści z cudzego nierządu, wymuszać haracze, porywać dla okupu i handlować środkami odurzającymi m.in. w Piasecznie, Konstancinie czy Tarczynie. Co ciekawe, zarzuty kierowania gangiem do 2006 roku, choć przebywali już wtedy za kratkami, usłyszeli wówczas byli liderzy Pruszkowa, Leszek D., pseudonim Wańka, i jego brat, Mirosław D., pseudonim Malizna.
Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w listopadzie 2011 roku. Jeden z kluczowych dowodów prokuratury stanowiły zeznania byłego już świadka koronnego Piotra K., pseudonim Broda. Jego wiadomości pozostawiały jednak sporo do życzenia, co w 2013 roku potwierdziła łódzka prokuratura w śledztwie dotyczącym zabójstwa byłego komendanta głównego policji generała Marka Papały. To, co zeznał Broda, uznano za niewiarygodne. W ostatnich latach Piotr K. zasłynął natomiast tym, że pomawiał żonę ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i miał oszukać na Ukrainie dziennikarza Janusza Szostaka. O ile samego muła na początku lat 2000 rzeczywiście nikt nie atakował, to ludzi z jego środowiska już tak. W nocy z 2 na 3 lutego 2002 roku z dyskoteki Na Górce w Chynowie uprowadzono niejakiego Grzegorza Z., pseudonim Pająk, i towarzyszącego mu mężczyznę. Tego drugiego wypuszczono, ale Pająk, złodziej samochodów współpracujący z mutantami i trzymający z mułem, trafił do lasu. Tam czekał na niego Rafał B., pseudonim Bukaciak z Konstancina, którego zresztą Pająk znał. Po namowach Wojciecha S., pseudonim Wojtas z Ursynowa, uważanego za szefa gangu obcinaczy palców w grupie Mokotowskiej, który nie ufał Pająkowi, Bukaciak zabił Grzegorza Z. łopatą. Byli przy tym Łukasz A., pseudonim Łuki, i Norbert K. Bukaciak tłumaczył potem przed sądem, że tego nie zrobił, a Pająk był jego kolegą. Mieli nawet razem siedzieć w areszcie do jednej sprawy. W praktyce porwanie i tortury miały pomóc w ustaleniu, czy Grzegorz Z. rzeczywiście współpracował z mułem i co stało się z porwanym złodziejem samochodów i handlarzem narkotyków z Konstancina Heliosem B. Sąd skazał potem Bukaciaka, między innymi za to zabójstwo, na 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok jest już prawomocny. Wojciech S., pseudonim Wojtas, Welkierownik, ewidentnie nie chciał dopuścić do tego, by muł znaczył zbyt wiele w półświatku. W 2002 roku zaginęli Jacek P., pseudonim Postek, i Tomasz M., pseudonim Max. Pracowali oni przy rozprowadzaniu środków odurzających dla Marka K. Według śledczych Postka i Maxa porwano właśnie na polecenie Wojciecha S., pseudonim Wojtas, i współpracującego z nim wówczas Bukaciaka. Przez 3 godziny mężczyzn torturowano i próbowano wydobyć od nich informacje o gangu muła. Potem zabito ich ciosami toporkiem i zakopano. O porwanie oskarżono 6 osób, a o zabójstwo 4, w tym Wojciecha S., pseudonim Wojtas, i Roberta M., pseudonim Ternit z grupy Mokotowskiej. Obaj zostali skazani na dożywocie. Wojtas będzie mógł starać się o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 40 latach. W maju 2014 roku w podwarszawskim parku w Konstancinie odnaleziono ciała Maxa i Postka. W końcu w 2003 roku gangi z Konstancina i stołecznego Mokotowa wydały wyrok śmierci na samego muła. Doskonałym pretekstem do tego było to, że w lutym 2003 roku gang mutantów, z którym współpracował muł, zastrzelił 15-letniego Pawła B., kuzyna jednego z gangsterów. Była to pomyłka. Chłopak jechał samochodem na siedzeniu pasażera z partnerką gangstera i swoimi 2 kolegami siedzącymi z tyłu. Nagle drogę zajechał im samochód terenowy. Otworzył się bagażnik, a tam czekali już killerzy z kałasznikowami w rękach. Przerażony Paweł B. chciał uciec z samochodu i wtedy zginął. Zabójcy uznali, że skoro ucieka, to musi być gangsterem, na którego polują. Nie wiedzieli, jak miała wyglądać ich właściwa ofiara. Zlecenia z zemsty na mule jednak nie wykonano, bo w styczniu 2005 roku trafił on do więzienia. Wpadł na gorącym uczynku, kiedy próbował wymusić od pewnego przedsiębiorcy zwrot 150 tysięcy złotych fikcyjnego długu. Gdy muła zatrzymywano, wziął policjantów z bronią za gangsterów. Jak donosiło Życie Warszawy, ze strachu miał popuścić w spodnie. Gdy jednak zorientował się, że ma do czynienia z funkcjonariuszami, zaczął być agresywny.
Podobno kilka miesięcy wcześniej Marek K. wyszedł na wolność i od razu zaczął szukać sposobu na zarobek. Poza wymuszeniami od przedsiębiorcy, odwiedzał choćby wdowę po Andrzeju Czy, pseudonim Kikir, również żądając od niej pieniędzy, które miał być mu rzekomo winien jej nieżyjący mąż. 3 lata później natomiast swoimi zeznaniami obciążył muła świadek koronny Mirosław K., pseudonim Miron. Na tej podstawie Markowi K. przedstawiono potem zarzut współudziału w podżeganiu do zabójstwa Andrzeja Czy, pseudonim Kikir, szefa grupy markowskiej. Kikir najpierw w nocy z 23 na 24 września 2000 roku został ostrzelany, kiedy jechał z żoną i kompanami kilkoma autami do Marek. Ranny trafił do szpitala przy ulicy Szaserów w Warszawie, gdzie wyrok miał dokończyć przebrany za księdza Albert P., pseudonim Alik. Sam zginął pół roku później. W sprawie zabójstwa Kikira oskarżono członków gangu mutantów i do Marka K. prokurator chciał dla niego 25 lat pozbawienia wolności. Dopiero po 18 latach od zbrodni sąd uznał, że ani oskarżeni, ani inne dowody nie potwierdzają doniesień Mirona i małego świadka koronnego Rafała T., pseudonim Toudi. Dlatego zdecydował o uniewinnieniu oskarżonych. Uniewinnienie muła w 2018 roku nie oznaczało jednak, że wcześniej nie był niczemu winien. Po zatrzymaniu w 2005 roku skazano go m.in. za rozboje, wymuszenia i handel środkami odurzającymi. W międzyczasie, w 2008 roku, usłyszał kolejne zarzuty. Udziału w zbrojnym gangu, napadu na dom z 1998 roku, porwania mieszkańca Ząbek, napadów na hurtownie w Jankach i Sochaczewie, czy pozbawienia wolności mieszkańca Brwinowa. Jeden z zarzutów dotyczył też płatnej protekcji, kiedy to w 2000 roku muł udawał prokuratora. Przerwę w odbywaniu kary Marek K. otrzymał dopiero po 8 latach, w sierpniu 2013 roku. Wcześniej, mimo ciążących już na nim prawomocnych wyroków, stosowano wobec niego tymczasowe aresztowanie w toczących się postępowaniach. To wyłączało możliwość udzielania przerw w odbywaniu kary czy przepustek. Na wolności początkowo Marek K. nie zwracał na siebie uwagi. Dopiero kiedy policja zajęła się likwidacją gangu Rafała B., pseudonim Bukaciak, która działała przede wszystkim w Konstancinie, Piasecznie i Górze Kalwarii, muł miał przejmować wpływy w półświatku stolicy i okolic. To nawet kilka lat później nie podobało się innym gangsterom. W maju 2018 roku Marek K. został postrzelony w nogi. Gdy trafił do szpitala, twierdził, jakoby nic nie wiedział o polowaniu na niego. Co więcej, szedł tylko na ryby i nagle poczuł ukłucie w nogi. Dopiero od lekarzy, którzy wyciągnęli kulę, miał dowiedzieć się, że ktoś do niego strzelał. Tę zagadkę, poniekąd przypadkiem, udało się rozwikłać policji dosłownie po kilku tygodniach, kiedy to w czerwcu Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji rozbił narkotykową grupę przestępczą z Góry Kalwarii. Miała ona działać w latach 2013-2018 i składać się głównie z młodych przestępców z lokalnego półświatka, przez lata podporządkowanego grupie piaseczyńskiej, zanim tereny te przejął Bukaciak. Gang miał hierarchiczną strukturę. Szefowie nie utrzymywali bezpośredniego kontaktu z dealerami. 8 zatrzymanych osób, w tym jedną kierującą gangiem, podejrzewano o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzanie do obrotu co najmniej 10 kg środków odurzających, posiadania narkotyków, a także spowodowania obrażeń ciała u muła poprzez postrzelenie go. Nie udało się jednak ująć Artura A., pseudonim Snajper, który również miał kierować grupą. W trakcie działań zabezpieczono ponad 2 kg środków odurzających oraz nielegalną broń palną z amunicją. Według śledczych, gangsterzy z Góry Kalwarii, strzelając do Marka K., chcieli w ten sposób odstraszyć go od przejęcia wpływów w tym mieście lub na południowych obrzeżach Warszawy. Warto tu wspomnieć,
że Góra Kalwaria zawsze była bardzo dochodowym rynkiem dla grup handlujących środkami odurzającymi. Snajper wpadł 26 września 2018 roku w miejscowości Solec nieopodal Góry Kalwarii. Był poszukiwany listem gończym. Funkcjonariusze zauważyli go na warszawskiej Pradze Południe, kiedy wsiadał na motocykl. Podczas zatrzymania oddano strzały ostrzegawcze, bo Artur A. chciał sięgnąć po broń. Znaleziono przy nim pistolet Sig Sauer P-230 i dwa pełne magazynki. Snajper, poza kierowaniem gangiem, odpowie także za zamach na muła. To wszystko na dziś. Jeśli ten materiał Was zaciekawił, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału Podejrzani i kliknąć ikony dzwonka, aby niczego nie przegapić. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.